Za 24 minuty, godzina 9, czas na kolejną rozmowę w dzisiejszym Radiu Poranku i dobrą, wspaniałą tradycją wręcz powiem, że rok w Wigilię odwiedza nas ksiądz biskup Stefan Regnut. Nie inaczej jest dziś. Serdecznie witamy księdza biskupa. Janusz Życzkowski tę rozmowę poprowadzi. Dziękuję za to przypomnienie, że jestem każdego roku. Szczęść Boże. Szczęść Boże, to nasze spotkanie tradycyjne, świąteczne, bo przecież rozpoczynamy święta Bożego Narodzenia, tak ważne dla chrześcijan, tak ważne dla Polaków i w sposób szczególny dla naszej tradycji, ciepłe, życzliwe. Tak, Wigilia już nas wprowadza bezpośrednio w święta Bożego Narodzenia i jest takim dobrym wstępem, bo gromadzi w rodzinie najbliższych, bo jest okazja do przebaczenia sobie, jest okazja, żeby odczytać fragment Pisma Świętego, przypomnieć, że nie prezenty, nie choinka, ale właśnie narodziny Jezusa Chrystusa mają być w centrum. I myślę, że to dzielenie się opłatkiem, ta atmosfera przy stole, a nawet i ten posiłek, który jest specyficzny, bo jest postnym posiłkiem, on przypomina, że jest coś nadzwyczajnego. Jednak Boże Narodzenie rodzi pewne ambiwalentne uczucia, bo z jednej strony właśnie ta piękna tradycja, z jednej strony, jak ksiądz powiedział, ta symbolika, z drugiej strony jednak przesłanie i to znaczenie, dlaczego przyszedł Chrystus na świat, przykazanie miłości, zadane człowiekowi, by kochać drugą osobę, by kochać bliźniego, gdzie ktoś także zada pytanie, jak kochać, kiedy dzieje się tyle zła? Jak kochać, kiedy ktoś mnie nie kocha? No właśnie. Na pewno trzeba zawsze podprowadzać drugiego człowieka w te miejsca, gdzie jest odpowiedni klimat, żeby zakosztował sam miłości. Nie ma dzielenia się miłością wtedy, kiedy ja jej nie posiadam, ja jej nie doświadczam. Ci ludzie, którzy doświadczyli spotkania z Bogiem w drugim człowieku, bo drugi człowiek jakby nosi te cechy i stwarza ten klimat dobroci, przebaczenia, nie napadywania, jak to byśmy powiedzieli, na drugiego człowieka, to właśnie jest potrzebne. I święta dają taką okazję. Ja powiem, że nieraz ludzie tacy jakby troszeczkę oddaleni od Boga, to nie są źli ludzie, to jest po prostu grupa ludzi, którzy nie mieli tych możliwości albo nie stworzył im ktoś tego klimatu. Oni właśnie święta Bożego Narodzenia czytają poezję, zapalą sobie świece. Dobrze, żeby te programy jakoś nawiązywały do treści religijnych. Na przykład w Niemczech no jest wprost nakaz, żeby w tych dniach świątecznych puszczać muzykę związaną ze świętami, a nie taką, którą się... Ustawowy, tak. Tak, tak. Żeby taką muzykę, która nie ma nic wspólnego ze świętami. To także okazja, żeby zwolnić, zatrzymać się, bo ksiądz biskup może też ma takie wrażenie, że pod koniec roku ten świat i czas tak przyspiesza, by w pewnym momencie wyhamować i... Tak. Jak przeżyć te święta? Taką receptę poprosimy może do słuchaczy naszych. Ja myślę, że człowiek nie może się dzielić tym, czym sam nie będzie żył. A dzisiaj bardzo potrzeba nam ludzi takich spokojnych, ludzi, którzy duchowo emanują dobrocią, nadzieją, nie takich pesymistów, którzy mówią, jest źle, będzie gorzej i zginiemy. Nie. Jest może nie najlepiej, ale wspólnymi siłami próbujemy zminimalizować to zło. No i ostatecznie będziemy szczęśliwymi ludźmi. Nie mamy za wiele, ale jesteśmy ludźmi szczęśliwymi. I dlatego też no, trzeba się troszeczkę zdystansować do tych spraw, którymi na co dzień żyjemy i które nam zabierają ten spokój. Nie czujemy się wtedy zmęczeni. Bądźmy z rodziną, podejmijmy treści religijne, które nas mobilizują do pewnej refleksji. Nie zawsze od razu te święta muszą nas całkowicie przemienić,
Ale nie bójmy się tego słowa właśnie Boże Narodzenie, nie bójmy się zaglądnięcia do Kościoła, nie bójmy się modlitwy, nie bójmy się sięgnąć do Pisma Świętego czy jakiegoś czasopisma, które podejmuje tę tematykę. I też rozmawiajmy między sobą, dzielmy się nie słabymi jakimiś przykładami, tylko tym, co nas podniosło na duchu, co było dla nas, na przykład starsi mogą mówić, jak to było w czasie wojny przeżywane. Ci, co są w Kazachstanie, czy byli na zsyłkach, mówią, jak oni próbowali znaleźć opłatek, czym był dla nich opłatek, czym była kolęda. Śpiewajmy kolędy, nie bójmy się tego. Nie jakieś takie stylizowane. Sięgajmy do tych tradycyjnych. To nie znaczy, że nie mamy być współczesnych jasełek, nie mamy być współczesnych jakichś utworów. A życzenia, moc życzeń, które przekazujemy sobie podczas wigilijnej wieczerzy przy łamaniu opłatkiem, zwykle życzymy sobie wszystkiego najlepszego, wesołych świąt. Tak. No właśnie. No właśnie. Często są takie życzę zdrowia, bo to jest najważniejsze. Prawdą jest, że zdrowie jest sprawą ważną. Ale jestem w zakładach karnych. Ja nie spotkałem tak za dużo chorych. Ja myślę, że nie można nie mówić życzę zdrowia, ale nie dodawać, że to jest najważniejsze. To jest bardzo ważne w naszym życiu. Natomiast ja życzę, żeby święta zmobilizowały mnie do spotkania z Bogiem. Bogiem. I w jaki sposób to zrobimy? No każdy ma swoją drogę. Artysta ma inną, tradycyjny wierzący ma inną, młodzież ma inną. Tak? I teraz spotkania z drugim człowiekiem, żebym ja umiał go zauważyć, umiał go słuchać, nie narzucać mu swoich poglądów, tylko nieraz pytanie postawić, żeby on był pobudzony do refleksji. Dobrocią, gościnnością naszą polską, próbujmy tworzyć taką wspólną rodzinę, gdzie dni świąteczne są okazją do spotkania z Bogiem i prawdziwego spotkania z ludźmi. A z tego będzie się rodziła i radość, i nadzieja, i pragnienie przebaczenia nawet największemu wrogowi. Bo nieraz ci wrogowie to nie są tacy, że oni to robią z przemyślenia. Często też są w takich warunkach wychowani, że nie potrafią przebaczyć. W kalendarzu 24 grudnia, Wigilia, raptem tydzień i powitamy nowy 2016 rok. To także okazja, by spróbować podsumować rok 2015, jak ksiądz biskup ten rok podsumuje. Myślę, że mnie wypada, żeby spojrzeć od strony kościelnej. Wiemy, że był synod na temat rodziny. Modliliśmy się, żeby nie podważono tej koncepcji biblijnej małżeństwa, rodziny. Trwaliśmy na modlitwie. Była wymiana między biskupami i dobrze, że ona była i ostatecznie pozostało to, co było, chociaż zwrócono uwagę na pewne sprawy, żeby te małżeństwa niesakramentalne jakoś zauważyć, pomagać im, spotykać się z nimi, nie przekreślać ich, stwarzać ten klimat, żeby oni mogli coś dobrego jeszcze w tym kościele zrobić. Był rok życia konsekrowanego, więc patrzyliśmy na siostry, na młode dziewczęta, pokazywaliśmy, w różnych miejscach są obecne te młode kobiety i starsze, które dotrzymują kroku i świadczą o tym, że można i w starszym wieku coś dobrego robić. No, Ojciec Święty rok miłosierdzia otworzył, a więc powiedział, stwarzam klimat, żeby nikt nie miał wątpliwości, że może jego grzech być rozgrzeszony i kapłani otrzymują specjalne przywileje, są wyznaczeni misjonarze miłosierdzia, kapłani, którzy mogą rozgrzeszać nawet tych grzechów, które są zastrzeżone Ojcu Świętemu, czyli Stolicy Apostolskiej. Będą tacy, w naszej diecezji jest jeden wyznaczony taki. No i przede wszystkim mówi, idźmy do tych na peryferiach, idźmy do tych samotnych, idźmy do tych biednych, umiejmy nawiązać kontakt z bogatymi, żeby to była taka atmosfera, gdzie doświadczamy amnestii z przeszłości i z nadzieją wchodzimy w przyszłość. Także synod diecezjalny.
też ogłosiliśmy zwołanie tego, zwołaliśmy ten synod i on ma pół roku na przygotowanie i poszczególnych działów, nad którymi się zastanowimy, i przygotowanie koncepcji, a także osób, które mogłyby to realizować. Sekretariat działa, ale muszę powiedzieć, że już biskup Tadeusz Lityński, który jest moim następcą od 5 stycznia, będzie przyjmował te propozycje i będzie je segregował, będzie ubogacał w zależności od tego, jak one były przygotowane. Dla księdza biskupa to również ważny rok, rok, w którym zakończył ksiądz biskup, czy kończy posługę jako biskup diecezjalny. Tak, dla mnie jest ważny, dlatego że poddałem się leczeniu i odbyłem operację bardzo poważną i muszę powiedzieć, że uznaję to, co było, za cud. 26 maja przeszedłem tę operację w Dzień Matki. Wielu spośród tych, którzy są poddani tego typu operacjom, to nie żyje. A ja się czuję bardzo dobrze, mam dużo sił i jedynie teraz ten etap, który mnie mobilizuje, żeby dziękować Panu Bogu i dalej trwać w takim spokoju, jest, że muszę być w okresie rekonwalescencji, pilnować siebie, żeby nie pójść w ten wir i dać organizmowi się przystosować do nowych warunków. Dlatego dla mnie to jest rok ważny, bo powracam i to w bardzo szybkim tempie do zdrowia. A że Urząd Odpowiedzialności oddaje młodszemu, przecież to jest nasz biskup, myśmy go tutaj wymodlili, myśmy o to prosili Ojca Świętego. Można traktować to także w kategorii sukcesu pewnego. No, tak, że jest ktoś, kto przychodzi po nas i znamy go i wiemy, czego może oczekiwać. Dlatego widzę, że to trudne przejście związane z chorobą, później prośbą o przyjęcie mojej rezygnacji, później mianowanie nowego, którego znamy i możemy liczyć i pozytywnie patrzeć w przyszłość, no to jest dobry element taki do przeżywania świąt spokojnie, radośnie. Czemu zamierza się ksiądz poświęcić? No, w przyszłości. Tak jest. Więc na początku nie chcę żadnych planów snuć. Zawsze tak jest, gdziekolwiek byłem, jak zmieniałem funkcję, zmieniałem też miejsce zamieszkania, żeby po prostu nowy, nie był skrępowany i mógł pełnić w pełni swoje obowiązki. Trzeba dopiero usiąść, odpocząć, odespać, bo jeszcze kończę wszystkie obowiązki. Jeszcze do tej pory to tak mam ten dzień wypełniony po brzegi, ale nowy rok będzie po to, żeby coś zaplanować. Myślę, że pracy nie zabraknie, bo biskupem jestem nadal. Pomysłów nie zabraknie, bardzo dużo generuje pomysłów, tylko później trzeba zsynchronizować to z siłami, żeby nie jeździć na tym rowerze od rana do wieczora, tylko znać godziny, kiedy trenuję i kiedy odpoczywam i kiedy ubogacam się na przykład kulturą, że pójdę na koncert do filharmonii, pójdę do teatru, a tak bardzo tego pragnąłem. Pytałem księdza o to, jak składać życzenia, a czego życzyć mieszkańcom ziemi lubuskiej, czego życzyć diecezjanom? W tym roku ciągle chciałbym powtarzać taki refren psalmu responsoryjnego: pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie. Pragnieniem Boga jest, żebyśmy żyli w pokoju. I nie tylko tym zewnętrznym, że nie będą agresorzy, atakowali i tak dalej, chociaż wiemy, że w świecie te źródła niepokoju i wojny są obecne, ale chodzi też i o ten pokój wewnętrzny, żebyśmy jakoś harmonijnie ułożyli sobie to wszystko, i myślenie, i emocje, i działanie, czyli żebyśmy byli ludźmi pokoju, którzy nie sieją zamętu, ale wprowadzają pokój dzięki tym darom, które otrzymujemy od przychodzącego na świat Jezusa Chrystusa. On jest, powiedział, będę przez wszystkie dni aż do skończenia świata. Był, bo 2000 lat temu narodził się w Betlejem, ale przychodzi, dlatego że zmieniamy się. My, przychodzą nowi ludzie,
my jesteśmy starsi, inaczej Bóg okazuje nam, inaczej przyjmujemy miłość Bożą jako dorośli i jednocześnie inaczej mogą powtórnie przyjść ci, którzy może na chwilę odeszli od Jezusa. Życzę, żeby do tego spotkania doszło i żebyśmy korzystali później z owoców tego spotkania, bo człowiek jest inny, kiedy spotka w swoim życiu Boga. Dziękujemy. Ksiądz biskup Stefan Regmund był gościem Radia Zachód. Dziękuję bardzo.